Prawdę mówiąc, życie takiej kobiety też nie jest do pozazdroszczenia. Co pan powie? No tak, proszę pana. Wstaje rano, budzi dzieci, daje im śniadanie, sama też zje. Przed tym się jeszcze musi umyć. Dzieci odprowadza do przedszkola, bo on nie wstanie, przecież nie ruszy się, ona 4 godziny na nogach. Proszę pana, przychodzi, spóźnia się do pracy, personalna do niej. Znowu się pani spóźniła, no to się poryczy. Uczuciowa jest. Uczuciowa? Przeważnie uczuciowa. Wstaje do pracy, no przed tym się musi umyć. Czemu? No, czemu? Taka zaryczana. I robi przez cały dzień. Zmęczona, spocona, bo wentylacja też nie działa. Potem musi dzieci odebrać z przedszkola. Znowu się, prawda? Musi umyć. Znowu. Przecież się lepi od potu. Potem, proszę pana, co? Zakupy, obiad zrobić, pocerować łachy dzieciom, jemu dać obiad, on się przecież nie ruszy, prawda? No i co? No i tak, proszę pana, po obiedzie posprzątaj, pozmywaj, przepiórkę zrób, poceruj łachy, dywan wytrzepie. No, po dywanie musi się umyć. Fakt, po dywanie musi. Proszę pana, ale niepotrzebnie się myje przed dywanem. Proszę pana, i wszystko na paluszkach. Na paluszkach, proszę pana, żeby mu nie przeszkadzać, bo telewizor ogląda. A potem kolacja, dzieci wykąpać, położyć spać. Proszę pana, jemu pościelić, bo on się przecież nie ruszy. No i co? I wreszcie noc. Cisza, spokój. A ona co? Ceruje jeszcze. Jeszcze łachy ceruje, proszę pana. I jeszcze się idzie umyć i kładzie się spać. A w nocy też nie ma spokoju. No, moja to ma.